63%, 39 na 228. Dobra, morska bryza, lecimy na odwrót. Tym razem poziom Dingo Dyla nas czeka. A więc czekamy, aż się nam tutaj giereczka załaduje. Oj kurczę, bym tutaj nieco światełko tak ogarnął, o. Żeby nie było tak, że będę, wiecie, miał światło na ryju. Swoją drogą, tak, nie jesteście ślepi, dosłownie za mną są jeszcze lampki świąteczne, ponieważ z tego co wiem, z tego co czytałem i z tego co się orientuję, to takie lampki można trzymać jeszcze w... chyba do 3 lutego albo 4 lutego, coś takiego. Tak więc... no nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, że se po prostu będę je trzymał na razie. Bo mi one nie przeszkadzają, a dodają też takiego fajnego uroku do tych filmików moich. Przynajmniej już je na tyle ustawiłem, że nie będą aż tak bardzo świeciły. Więc nie będziecie mieli poczucia aż takiej epilepsji. Tutaj warto uważać. Wiadomo dlaczego, wiadomo czemu. Nie wiem, wydaje mi się, że te poziomy ogólnie będą łatwiejsze na te, na czasówki. Wiecie, na relikty. Ale też mogę się oczywiście pomylić w tej kwestii. Nie jestem idealny. Ale wydaje mi się, że łatwiej będzie tutaj robić relikty niż na zwykłych poziomach. Co, mam pewne podejrzenia, że te poziomy były bardziej robione pod relikty niż, niż te zwykłe wersje poziomu. Szkoda, że w ogóle się tutaj nie pokolorował ten poziom, nie? Przynajmniej ta sekwencja. No, i widzicie ukryty klejnot. To nieźle ukryty ten klejnot był, skoro w tak żałosnym miejscu był ukryty. Oj, pomidor tutaj leżał. Halo, co to ma znaczyć? Co to za profanacja? Dobra, tam skrzynka została zniszczona. W ogóle poobserwujmy sobie, czy tutaj żadnych skrzynek nie ma. Dobra, nic nie ma, czysto. Na pewno? Na pewno. Ale na pewno? Dobra, nie zmyślę już. Tylko jedź dalej z koksem. Dobra, to wygląda teraz tak. Musimy polecieć w tę stronę i znowu potem na lewo. Tylko staraj się teraz na spokojnie, bez żadnego speedrunowania. Nie ma co się śpieszyć. Na wszystko jest czas, jak to mawiają. Dobra, no to myślę, że można teraz w drugą stronę już lecieć. Pamiętacie, jak mówiłem, że nie warto się śpieszyć? No właśnie, przed chwilą złamałem swoją zasadę, nie? Bo chciałem trochę na szybkiego tam wlecieć. No, ale jak widzicie, skończyłoby to się oczywiście... no, standardowo, czyli po prostu moją śmiercią. Ponieważ dokonałem głupoty. No, ale... na szczęście uniknąłem tego w bardzo łatwy sposób. Dobra, czasami nie ma co kozaczyć. Warto czasami po prostu przysłowiowy ten ryj zamknąć. 181 na 283, czyli teraz pytanie, czy aby na pewno uda mi się zdobyć wszystkie skrzynki, czy będzie to na takiej samej zasadzie jak w poprzedniej wersji poziomu, tylko że z perspektywy Crasha. Bo tutaj jest poziom z perspektywy Dingo Dyla, bo wiadomo, to jest poziom na odwrót, aczkolwiek no zobaczymy. No, i tyle. To możemy teraz lecieć już...
Dobra. Możemy teraz lecieć spokojnie na zakończenie tego bonusu. W sumie jak tak dalej pójdzie, to myślę, że do wiosny sobie skończymy Crasha 4, jeżeli teraz się tak skupię na tej gierce mocno. Ale od razu mówię, to już mówię to w tym momencie, żeby nie było... Okej, pierwsza śmierć, to jeszcze jest dobry wynik. Od razu mówię, żeby nie było tutaj takich... Żeby nie było tutaj takich innych tegesów. Jeżeli do marca nie uda mi się uzyskać 106%, to po prostu robimy równe 100%. A 106% pokażę wam prawdopodobnie na wakacje, czyli po prostu sobie znowu potem zrobimy przerwę. Ale to będzie tylko przerwa, żeby zrobić już jakby do końca te relikty. Bo tak biorę też pod uwagę, że te relikty trzeba zrobić. Nie zapomniałem o tym, spokojnie. Po prostu wciąż brakuje mi motywacji co do tego, bo relikty tutaj to są naprawdę cholernie ciężkie. Aczkolwiek, mówię, mam w dupie to, czy ktoś z moich znajomych zdobył już platynkę w tej gierce, czy nie. Gratuluję oczywiście komuś z moich znajomych, komu się udało. Aczkolwiek ja to zrobię w swoim stylu, na spokojnie. Mi nie trzeba się śpieszyć. Bo uważam, że jednak później, wiecie, dochodzi taka frustracja. Z jednej strony to jest spoko, ale z drugiej strony, jeżeli się tak mocno frustrujesz, to potem łatwo się demotywujesz. Taka jest prawda. Bo wiesz, nie osiągnąłeś swojego idealnego celu. No i wychodzi potem szydło z worka, tak zwane. Dlatego warto czasami, powiedzmy, się pofrustrować, ale są dni, gdzie po prostu wypada powiedzieć sobie: dobra, trudno, jak nie teraz, to później się uda. Przecież nikt ciebie za to, nie wiem, nie zabije z tego powodu. Fakt faktem, ludzie chcieliby content, no ale... Też trzeba pamiętać, że jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. A są czasami takie osoby, co myślą, że kurde, jesteśmy robotami jakimiś. Kurde, ale mnie wzięło dzisiaj na jakieś takie rozkminy w tej serii. Mało śmieszkowania, więcej rozkmin, to nie jest do mnie podobne. W sensie, podobne jest do mnie to, że tam daję sobie jakieś rozkminki i tak dalej, ale zwykle to okraszam też śmieszkowaniem. A tutaj to dzisiaj mam taki, powiedzmy, humor lub podejście, że chcę dzisiaj po prostu sobie tak trochę pofilozofować. Nie wiem, dobrym byłbym filozofem czy złym? To jest dobra. Utkaj tam maczando, Michał, i skup się na gierce. Dobra, tu mamy wszystko zebrane, tak więc tutaj będzie ultra 100%. Yes! Dobrze! Plądrowanko, ale to już tego skina mamy, tak więc no nic nowego nie odkryliśmy tutaj. Dobra, więc nasz stan gry to jest 64% gry, 45 na 228 klejnotów. Dobra. Na odwrót tym razem. Czas na poziom Tauny i później ostatni poziom i będziemy mogli polecieć na czwarty wymiar i być może ostatni w tej sesji, ponieważ raczej nie planuję przechodzić jeszcze piątego wymiaru dzisiaj. Więc następne wymiary to zostawimy sobie na następny raz. A uwierzcie mi, następny wymiar jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ będzie to takie malutkie nawiązanie do Cupheada. Ale ja wam powiem, dlaczego to będzie malutkie. Znaczy, pewnie wy już wiecie, ale wiecie, o co chodzi. A jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Oczywiście, że tak. Dobra. Fajne jest to, że liczba skrzynek się w ogóle nie zmienia w tych poziomach. Czyli jak było 100, to mamy dalej 100. Tak więc ten poziom jest jeden z krótkich. W sumie to tym bardziej jest krótki poziom, bo nic szczególnego tutaj się nie zmieniło. Już mamy zresztą 30 skrzynek na 100, co już świadczy o tym, że poziom długi nie będzie.
Tylko mnie bardziej zastanawia, gdzie tu będzie ukryty klejnot. Bo w tych pierwszych poziomach, jak widzicie, w sumie w tych, co niedawno robiliśmy, to w dosyć łatwych miejscach były klejnoty. Tutaj natomiast mam pewne obawy, że nie będzie aż tak łatwo i ciekaw jestem, w ilu procentach moje obawy się sprawdzą. Na razie idzie w pytę. I niech tak pozostanie. Tutaj byłby normalnie ukryty klejnot, z tego co pamiętam. Dobra, i teraz co? Tutaj, no dokładnie. Okej, checkpoint tutaj jest. No dawaj, traf w to. Aha, tutaj jest. Okej. To nieźle ukryty klejnot w takim razie. Ej, ale to bez sensu było, tak szczerze. W sensie... Lubię trochę challenge w tej gierce, wiecie? Czasami mogę i denerwować się na to, że... Nie wiem, poziomy są za trudne czy coś, ale kurde, lubię mimo co ten challenge w szukaniu tych ukrytych klejnotów. A tutaj mam wrażenie, że one są w zbyt łatwych lokacjach. Przynajmniej te w tych pierwszych trzech światach. Wymiarach, sorry. Cały czas ja to na to światy mówię, to są wymiary. Chociaż czy świat, czy wymiar, to jeden pies, tak na dobrą sprawę. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Wow, i to dopiero pierwsza śmierć jest. Kurczę. Głupi szark. No tutaj są dwa szarki, więc tutaj lepiej na nich uważać. Ale poszło całkiem w pytę. Całkiem w petardę poszło. Dobra, dobrze uniknione. Tutaj ta sekwencja mi bardzo teraz Medieval przypomniała. I sekwencję, gdzie trzeba było właśnie robić, bodajże to był przedostatni poziom z gry. Tak jakoś mi się z tym Medieval skojarzyło, nie wiem czemu. I nie, to nie jest powód, to nie jest jakby teraz coś takiego, że mam, nie wiem, ochotę zagrać sobie w Medieval. Po prostu sobie o tym tak wspomniałem, bo czemu by nie. Nie tak. Prawie byśmy to zdobyli. I obawiam się, że tutaj znowu mi zabraknie albo skrzynek, albo się nie uda zdobyć klejnocika za maksymalnie 3 śmierci. Jestem tego wręcz pewien, że tak będzie. Okej, schodzimy tutaj. Nie, będziemy mieli wszystkie skrzynki. Eyes on target. Dobrze. I się udało. Wszystko zdobyliśmy. Pło! Dusza artysty. Ładnie, kurde, niezły artysta z ciebie. Artysta, kurde, filantrop. Oczywiście tej cutscenki już nam nie pokazali, bo już i tak ją widzieliśmy, tak więc
Moglibyśmy sobie na nią machnąć ręką, co jedynie. Ale tutaj, kurde, zakurzone mam nieźle, będę musiał w tygodniu posprzątać. 65%, 51 na 228. Sorry, że ja tak cały czas na to patrzę, ale lubię sobie to kontrolować. Jetboard, ostatni poziom, na odwrót. Ostatni poziom, jeżeli chodzi o ten wymiar. I potem będziemy mogli ruszyć na następny. Chociaż, nie wiem, chcę następny robić wymiar, czy nie chcę robić następnego. W sumie jak tak wróciłem już z tą serią, to warto byłoby go zrobić. Wtedy będzie mniej do roboty później. Muszę się sam ze sobą pokłócić teraz. Poczekajcie chwilę. Dobra, dobra. Może ogarniemy, zobaczymy jak starczy czasu. Dobra. Zapominam, że w sumie teraz crashem gram. To jest też dobra sprawa, że zrobiłem coś takiego, że wiecie, że gram na odwrót. Znaczy jest w porze na odwrót. To swoją drogą, ale na przemian gram, że wiecie, że raz gram crashem, raz Coco. Dzięki czemu Coco dostała trochę więcej miłości w tej serii. Na chwilę obecną. Dobra, tutaj nic nie ma. Spoko, luz. Trzydzieści dwie skrzyneczki. Dobra, lecimy do przodu wtedy. Tutaj jest złoty bumberry, ale niestety nie udało nam się go zebrać. O, tego się już udało zebrać, więc całe szczęście. Ale ten poziom jest brzydki, jak on jest taki szaro-biały. Albo czarno-biały. W sumie u nas przyjęło się, że to jest bardziej czarno-biały niż szaro-biały, ale kto tam wie w sumie. No to jest jakby bonus trochę nawiązujący do tego Crasha jedynki, gdzie właśnie trzeba było robić coś takiego, żeby zdobyć klucz, który zabrałby nas na tajny poziom. Bo wiecie, te klucze zbierało się w rundach bonusowych doktora Neo Cortex, doktora Neo Strady. W ogóle bardzo zabawne kiedyś pytanie dostałem. Brzmi ono, czy jak w ogóle ma Cortex na imię? Otóż Cortex ma na imię Neo. Nieźle, co? Nieźle wam, kurde, tutaj zryłem beret teraz. Ale jak to Neo? Normalnie, kurde, no. A co myślałeś, że Cortex to jego jest imię? Gościu. Gdyby tak było, no to Nina by miała też Cortex na imię w takim razie.